Cześć, witam cię tutaj, linkowy dziadzia. Przyjechał wozidełko na serwisik. Tak jak widzisz, jest to ta właśnie przyjemna skodzinka z tym przyjemnym kolorem. Była u mnie pół roku temu, więc już najwyższa pora, żeby go ogarnąć tak, kurczę, po mojemu. Autko zrobiło przez ten czas 8000 km, więc całkiem niezły wynik. Jeżeli chodzi o auto, no tak wygląda, że jest w miarę fajnie, ale tu widać, że ten brud jest taki, no siedzi, sraki naptały, no jest kilka miejsc, gdzie rzeczywiście wygląda to słabo, szyba, zacieki, tutaj będziemy to wszystko ogarniać. Jeżeli chodzi o wnętrze, standardowo użytkowane, więc tutaj, więc słuchaj, no postawię GoPro w przyspieszeniu i jak coś nietypowego wyskoczy, to na pewno będę starał ci się to powiedzieć lub pokazać. Także co, no dzisiaj robię wnętrze. Wjeżdżam do wnętrza, odkurzanko i od dołu będę leciał w górę. Tak, od dołu w górę, bo tutaj odkurzając to wszystko będzie mi się podnosić. Jak już tu będę miał porządek na igiełkę, to później już będzie tylko lepiej. Oczywiście później foteliszcza, górę też delikatną szczotką odkurzę, plastiki, sztuczna szmata, alkantarka też będzie odpowiednio wyczyszczona. Jakim produktem? Tu się coś jakby wylało, coś tu się nazbierało, a nazbierało się, no. No i widzisz, no to będzie wszystko właśnie do wyczyszczenia. Ogólnie środeczek wygląda bardzo przyjemnie i doprowadzimy go do stanu idealnego właśnie, jak przyjechał do mnie, gdy miał 500 kilometrów. Tak właśnie, no tak, tak właśnie miał, no. Jak miał 500 km, jak do mnie przyjechał, więc to jest, no, nowe autko. Zapraszam do dalszej części filmu. Taki pierwszy strzał z roboty, tak jak widzisz, bardzo cieniuteńka końcóweczka i ona pięknie, o, może tu ci pokażę, będzie lepiej. Pięknie wchodzi, jak nie demontujesz foteli, pięknie wchodzi tu wszędzie, widzisz to? Idealnie po prostu. Pasuje, kurczę, jak pięć do nosa. Także tutaj, jeżeli, o, zobacz, wjeżdżasz i masz aż prawie z drugiej strony. Także wszystkie zakamarki, jest bardzo fajna. To nie jest tak, że ona jest niezbędna, ale przydaje się, przyspiesza troszeczkę pracę. Zobacz, do czego zmierzam, jeżeli chodzi o tę szczelinówkę. Jeżeli chodzi o odkurzanie, zobacz, widzisz, co jest grane. Wjazd praktycznie, kurde, wszędzie. Pięknie, co? No, naprawdę jest zajebiste. I tutaj nie ma opcji, żebyś, wiesz, nie dojechał. Także, no o Eliksie nie pamiętam, jakieś śmieszne pieniądze. Naprawdę polecam. Wstępnie odkurzone. Ponad godzinkę odkurzania. To jest pierwsze odkurzanko. Już pierwszy syfek zebrany. Z foteli również. Zobacz, jakie to jest zacieki. Nie wiadomo, co tu się działo. Nie wiadomo, o co chodzi. Ale wiem jedno. Wiem jedno, że teraz wskakuję z plastikami, ogarnę wszystkie zakamarki, a później lecę z podsufitką, czyli bonecik, odświeżenie, czyli plastiki i zjeżdżam w dół. Tutaj wszystko będzie jechane interior cleanerem. Sztuczna świnia, więc to jest właśnie fajne, że i alkantara, i sztuczna świnia jadę tym samym produktem. I prawdopodobnie będzie to tutaj, to będzie na pewno lejga 1:50, plastiki również 1:50, podłoga będzie Excedy Encapsulator, czyli pianka, wtarcie szczoteczką i zebranie później do sucha mikrofibrą i odkurzanko. To będzie takie odświeżenie. Ogólnie jeżeli chodzi o zabezpieczenie, które tutaj położyłem, czuć. Wiem, że on ma tylko 8000 przebiegów, jak będzie miał 80, będzie można wtedy porozmawiać. Ale chodzi mi o to, że materiał czuć, że jest zabezpieczony. On jest taki, jakby ci to powiedzieć, nie bryli się tak mocno. Czuć, że jest śliski jeszcze taki. Także, no, fajna sprawa. Fajna sprawa z tym Nano H2O.net. Naprawdę super produkt. Podobnie jest tutaj. Wyczyszczenie tego tak naprawdę to będzie proforma. Po prostu przetarcie i odświeżenie. Także no jak sobie wyjściowo człowiek zadba, to później już tylko na bieżąco i z banieczki.
a w przyszłym roku pewnie trzeba będzie, jak autko przyjedzie po zimie, trzeba będzie od nowa doczyścić i wtedy powtórzę aplikację na foteliszcza. A żeby udowodnić, że zabezpieczenie jeszcze siedzi, słuchaj, właśnie tutaj myję sobie kierownicę i troszeczkę wody mi kapnęło. Zobacz. No, produkt jeszcze się broni tutaj, kurczę, na samym rogu praktycznie, no także tutaj no, cały czas stopami jest ubijane, więc no wiadomo, że leży tutaj dywanik, ale jak widać jeszcze siedzi. Zobaczmy, jak tu na bocznych też jest kropling. Cudowna sprawa. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzia... No, jest pierwszy wynalazek. Upsa! To, widać? Widać, co? Od włosów. Lakier, balsam. Ale widać, że tak jakby już weszło w strukturę. Na razie jadę bardzo małymi stężeniami i zmieniam szczotki. Trzeba będzie chyba wskoczyć na jakiegoś grubasa. Zobaczymy, czy to już jest tak wypalone. Tak wygląda, jakby niestety już pogryzło się z materiałem. No, zeszło. Udało się. 1 do 10 cleaner od Leigi i średniej twardości gąbeczka. Tak naprawdę, no powiem szczerze, że 1 do 30, 1 do 50 w ogóle tego nie brało. O skrappadzie to zapomnij w ogóle, musiała być szczotka. Po raz kolejny mówię, że skrappad jest fajny do plastików. No, wnętrze ogarnięte, teraz trzeba będzie odkurzyć. Alkantarka już sucha i teraz tak, szczotka. Ona pamięta jeszcze gierka, można powiedzieć. Ona była fajna do sierści, tak jak widzisz, tu jest obgumowane. Zawsze ją mam do wnętrza, bo nawet jak gdzieś dotknę, stuknę, to jest mięciutka. Włos ma bardzo rzadziutki i delikatny i dlatego ja używam jej do alkantary. Teraz jeżeli chodzi o alkantarę, tak jak widziałeś, pranko i później wjeżdża tornador. Zbieram mikrofibrą delikatnie i tornador na niskim ciśnieniu. Ciśnienie ma być tak niskie, żeby on się nieleniwie rozkręcał pomiędzy 2 bary a 2,5. To jest maks. I chodzi o to, żeby płynnie przejechać. Nie dość, że bo to jest perforowane, dziureczek ładnie wszystko wybije. Ta alkantara, ona nie będzie ubita. Ona będzie równiutka wszędzie. Zobacz, jak to wygląda cudownie. I no już jest suche. Teraz Ci pokażę, jeżeli chodzi o odkurzanie. Ja nie wyczesuję. Tą szczoteczką odkurzam i właśnie kierunkowo. Wszędzie już wszystko ogarnięte. Tutaj też wjechałem mikrofibrą, jeżeli chodzi o pranko. Bonecik, później delikatnie właśnie tym tornadorem, a teraz jeszcze właśnie będę chciał ją odkurzyć. No dobra, i co następne? Następne to będzie podłoga. Pójdę sobie po enkapsulator, żeby go zarzucić na podłogę. Przetrzeć tylko i poczekać, aż wyschnie i odkurzyć. Także no autko, to był ostatni gwizdek tak naprawdę, żeby tak z... Powiedzmy tak, tak naprawdę on jeszcze tak z miesiąc, dwa i by był tak już trochę bardziej, raczej trochę bardziej, byłby już tak przytrolony. A teraz było tak optymalnie, że tak można powiedzieć, że nie musiałem tutaj za dużo walczyć, ale oczywiście no każdy element dotknąć trzeba, to nie jest tak, że sobie wjeżdżasz i ze szmatką fu i znikasz. Nie, każdy element dotknięty, każdy element przesunięty, tu wszystko musi, ja muszę wiedzieć, że wszędzie jest brzytewka. No i jest brzytewka, odżyło, znowu... Wszystko jest tak, jak powinno być. Powłoka siedzi. Teraz tak, jeżeli jest auto zabezpieczone dobrze, to wszędzie, gdzie byś nie wjechał, nigdzie się nie pieni skurkowaństwa. No po prostu wjeżdża ze stężeniem i się robi. No tak jest, jak jest dobre zabezpieczenie, to praktycznie ta piana jest znikoma. To jest denerwujące, no ale wolę tak, niż jakby powiedzmy teraz musiałbym od nowa aplikować, więc tutaj może w wersji Gelung, a nie ma sensu, myślę, bo tu czuję, że tu powłoka jeszcze siedzi, jest fajnie, przyjemnie, nie będę tutaj... może, zobaczymy, jak czas pozwoli, może i położy, zobaczę, jeszcze nie wiem, ale raczej prawdopodobnie zostawię, bo czuję, że powłoka jeszcze siedzi, naprawdę jest dobrze, tak jak widać, przyciemniony, super. Plastiki to już w ogóle poezja, tutaj to, tutaj zero piany, tutaj może tylko wjadę z tym, z Angel Waxem, z tym ich Quick Detailerem do folii matowych, żeby
tak po prostu zarzucić. Nie wiem, zobaczę, ale też nie ma sensu, bo tu cały czas zabezpieczenie siedzi. Na pewno jeszcze to przetrę. A czym przetrę? Na pewno przetrę to Multishine Alco, który właśnie jest idealny, takie rzeczy do szybkiego, nie zostawia smug. To będzie taki finał, można powiedzieć. Została jeszcze kierownica, nie robiłem jej. Kierownicę sobie zostawiłem na samym końcu. O, tak, mogłeś od razu. Na samym końcu, jak już wszystko zrobię, usiądę sobie, rozłożę sobie wszystko i wtedy zrobię kierownicę przed prawie samym wyjazdem, bo będę jeszcze jeździł, kręcił. Fakt, że tutaj będzie, wiadomo, już położony odpowiedni, kocyk, o, niech będzie, że kocyk, tak żeby już nic nie zabrudzić. Dobra, ja biorę się za odkurzanko tego foteliszcza, a wszystkich foteliszczy tak naprawdę i wlatuję z Excedy. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patentem, to... Kolejny przykład, słuchaj, jeżeli położy się konkretne powłoki. Drux, zobacz. Drux, tak, Drux chyba się, kurczę, co ja tu kłębem. Lux? A, nie pamiętam co. No, ale tak czy tak, na pewno jakiś konkreciak. Teraz tak, na nadkola poszedł, owatron, zobacz. Tu jest przejechane szczotką i pianą neutralną. Podkreślam, to jest po pianie neutralnej. I jest kozactwo. 8000 km i 5 miesięcy ponad, no. Nie wiem, może i to, niektórzy powiedzą, że to nie jest dużo, no ale kurczę, tutaj wiadomo jak tu jest masakra, tu jest ogień, tu jest dym, także jest pięknie. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. No, piękne hydro. Totalnie, kurczę, jakbym przed chwilą położył żywy, krwisty kolor, a umyte produktem, który testuję, pięknie domywa i pięknie odtyka, naprawdę. Ale rozpuszczenie go, jest takim glutem, to po prostu to jest jakieś nieporozumienie. Ale do takich akcji pięknie. Zauważyłem, że na felgach też pięknie odtyka. W ogóle nie zamula. Także no, produkt dosyć ciekawy. Lecimy dalej. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma. No, założona Bida Edition. Tu widzę, że powłoka się broni jak nic. Fuck soil. A, jestem pewny. A auto jest brudne. Nie było myte na dwa wiadra pół roku. Taka właśnie jest ta powłoka. No co, no, wpadło kółeczko. Zacisk, kurczę, idealny. Pięknie czerwony. Ledwo się mieści. Przeskakuje na drugą stronę. I tak, najpierw robię tył. Dlatego przód, bo woda mi z tyłu spłynie w tę stronę i nie chce się później babrać, więc robię drugą stronę z przodu i wlatuję na tył. I dzisiaj prawdopodobnie jeszcze tylko chyba szyby we wnętrzu. Pięknie wszystko wyschło, a jutro zabawa z lakierem. Albo sobie dzisiaj odpuszczę, zobaczę, bo już jest, kurczę, 16, więc no schodzi to troszeczkę. Dzisiaj myślę, że albo koła. No właśnie, jeszcze koła mam do zrobienia. Zobaczymy, prawdopodobnie się nie wyrobię. No dobrze, już widzę te pytania. W komentarzach, dziadzia, a czym nadkola te, kurcze, takie materiałowe, produkt alkaliczny lub zasadowy, jeden grzyb, ważne, żeby było zasadowe, żeby miało odpowiednie pH i szczotka do mycia opon. Ona też fajnie się sprawdza do tapicerki w aucie, jeżeli chodzi o podłogę i jedziemy. I najlepiej jeszcze jakoś ściągał kierunkowo. Piękna pianka. Chodzi o to, że tu te garbiki, ona pięknie wchodzi i wszystko zgarnia. Zobacz. Tak to właśnie wygląda. No dobrze, skończona ta strona. Została mi tylko jeszcze jedna, więc kilka słów. Czyściuteńko. Płuczę dotąd i myję, aż jest czysta, biała woda. Tutaj potrzebowałem dwa razy. Czyli dwa razy produkt zasadowy, alkaiczny, czochranie i dużo płukania. Dopóki nie pojawi mi się czysta woda, nie poddaje się. Znaczy nie poddaje się, to znaczy, że jest brudne, no, ma być czyste.
Zaciski. Teraz tak. Nie używałem Dejrona. Nie używałem Terry Movera. Nie widzę sensu. Pięknie powłoka korpelkuje. Pięknie, czyściutkie zaciski. Wystarczył produkt alkaliczny, zasadowy. Jeżeli jest dobry, fajnie domywa, nie ma sensu katować tego Dejronem. Dlaczego? Powód jest prosty. Chcę, żeby właściciele cieszyli się jak najdłużej ładnymi zaciskami i ładnym układem hamulcowym i też zawieszeniem, bo Dejron, no niestety, mów co chcesz, rób co chcesz, przyspiesza korozję. A to jest autko świeżutkie, ma kurczę pół roku, po co go katować? Nie widzę sensu. Jest piękny kropling, pięknie się domyło, wystarczy. Nie dewastuj auta Dejronem. Nie wal po zawieszeniu. Felgi oczywiście użyję. Tak, będą zdjęte, jak najbardziej, siedzi tam powłoka, tam użyję. Tutaj szkoda mi auta. Mojego, czyjegoś, nie ma sensu. A kiedy atakować? Najlepiej nigdy. Najlepiej nigdy. Myć czymś z inhibitorem korozji i dziękuję. I to jest wszystko. No dobra, lecę teraz jeszcze z tylnym prawym, lewym, przepraszam, kołem. Jeszcze kilka chwil marodzenia. Jeżeli chodzi o, tak jak widzisz, tu jest hydrofobowość, to auto ma fabryczny wosk. To ma. I to bardzo dobrze jest zabezpieczone. I tu się nie katujemy nad tym. Nie męczymy tego ostrą chemią. Zarzucamy. Tutaj tak naprawdę tylko szczotką tak delikatnie przejechałem. Bardziej skupiłem się na tym, żeby leciał tu dobry prełosz. Właśnie też zasadowy i to ładnie wszystko zeszło. Wosk siedzi i nie ma sensu tutaj wjeżdżać z ostrą chemią. Ciężko go będzie usunąć, bo on jest gruba warstwa. Ale jak użyjesz ostrej chemii, to naruszysz go, kurczę. I na pewno nie ostre szczoty. Nie ma mowy. No tu tego nie ruszamy praktycznie. Tutaj to, no, to jest taka... Tak jak widzisz, no tutaj się wiele nie wydarzyło. Nie męczymy tego. Także i tak samo Dejron odpada. No i autko będzie wyglądało tak, jakby właśnie pół roku temu miało 500 kilometrów. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi orędzie. No dobrze, jedna felga zrobiona, bez Dejrona, bez Terry Movera, bo jest w bardzo dobrym stanie. Jutro oczywiście wezmę i następną felgę sprawdzę starym i z Dejronem i czuję, że nie będę ich potrzebował, bo widzę po feldze, że jest idealnie. Czoło siedzi w Axoil. Słuchaj, jakbym go przed chwilą położył. Tu się nic nie zmieniło, nic kompletnie. Mycie. Produkt alkaliczny, który właśnie szedł w nadkola, który testuję, który moim zdaniem, no skurwiel, jest niezły. 1 do 20. I słuchaj, za pierwszym razem w wnętrze na igłę. Jedyne co sobie nie poradzi tutaj w środku z tym rancikiem, tutaj kwas dopiero zaczął robić robotę i oczywiście kwaśna aqua i Dejrona nie potrzeba, nie ma mowy i to jestem przekonany. Zobacz, hydrofobowość. No to jest jak przed chwilą położone. Wnętrze też jest zabezpieczenie, raczej tfu, też jest hydrofobowość, ale dużo słabsza, ale w środku nie kładłem Waxoila. Bo mi było już go szkoda. Oczywiście, że mi go szkoda na wewnętrzną stronę, bez sensu. Tam położyłem, nie wiem, nie pamiętam. Ale na pewno, może coś od Neoxala chyba. Ale hydro jest. Słabe? Znaczy słabe, no krople są koślawe, ale woda zjeżdża. Także hydro jest. Możesz, musisz, a czy musisz. Odwrócę, dobra, bo kurde. Opa. Stój, Malinka. No tak, żeby nie było. Widać? Są? Są. Koślawe? Koślawe. Zjeżdżają. Proszę bardzo. Broni się? Jeszcze się broni. Tutaj trzy podejścia. Tutaj trzy podejścia, słuchaj, i więcej nie ma sensu. Nie ma co, bo tu się o wiele nie zmieni. Jeszcze się broni. Zostawiamy. Ewentualnie może tu uzupełnię jakimś boosterkiem. O właśnie, może czymś podjadę, środek zrobię. Teraz tak, dobra, słuchaj, ja dzień na tym kończę. Chyba jeszcze jedną felgę uda mi się ogarnąć. I jutro zaczynam myć furacza. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo?
Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie, to dziadzi orędzie. No dobrze, prełoż zrobiony. Jak to wyglądało? Produkt, który testuję, pojawi się, jest zajebisty. Najpierw obrys tego produktu, standardowo 1 do 25, czyli 40 ml na litr wody. Następnie 1 do 20 przykrywanie topianą. Zrobiłem sobie pół litra, więc dwa razy przykryłem. Spłukałem, pięknie pojawiło się hydro, fajny jest ten produkt. Oczywiście auto nie jest czyste, ale w Axoil, no widać zresztą krople. Następnie piana neutralna, gęsta, która długo siedzi. I jechane szczelinki miękkim pędzlem z AliExpress. Wszystkie szczeliny, tak żeby teraz właśnie będę mycie robił, popełniał właściwe. I tutaj słuchaj, będzie szampon od Krulaba, aż 100 ml na 10 litrów wody. Dlaczego? On uwielbia powłoki przy tej ilości, bo on ma tak naprawdę dobre właściwości myjące, zajebiste. Z woskiem na wosk bym w takim rozcieńczeniu nie wskoczył, maksymalnie 50 ml, bo mógłby go ugryźć. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten szampon, jest zajebisty, naprawdę. Domywanie jest perfekcyjne. I teraz tak, szczeliny z przodu jechane produktem alkalicznym, który testuję i widzę, że jest mega wszechstronny, który właśnie nie zamula. A, pokażę Ci hydrofobowość, jak to wygląda. Słuchaj, auto nigdy nie było myte na dwa wiadra. Po aplikacji powłoki. Coś się dzieje, kurczę, z tym krecherem. Muszę zmienić chyba. Zaczyna go blokować, jak dłużej postoi. Teraz dostanie powietrza i ruszy, skurkowany. Dobra, trzeba będzie kupić myjkę. O! Oczywiście dolne partie taflują, ale woda schodzi. Dach na górze siedzi FX CNT. Też właśnie, bo chcę porównać te produkty, a dach wcale nie ma lekko. Tył. Jakbym przed chwilą położył, a to jest tył. Na zderzaku jest gorzej. Ale też jest dobrze. Także no, a szyby to... wiadomo co tu siedzi, tu jeszcze nie było myte. Znaczy przejechałem szczotką, teraz fakt. I jest idealnie, ale przed myciem było również dobrze. Żeby nie powiedzieć fantastycznie, zobacz tutaj. 8000 przebiegu i tu zero. Zresztą test trwałości był zero jakiegokolwiek zużycia tej niewidzialnej wycieraczki. Zero. Nic. Ogólnie powłoka... jeszcze nie było odtykania, a czyli nawet nie wiem, czy będzie. Kwaśnym szamponem na pewno umyję. Na pewno będę chciał umyć produktem zasadowym, alkalicznym, po Karlabie, po Curelabie. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, nie ma co, bo zaraz słońce wyjdzie i będzie mi, kurczę, grzało. Specjalnie właśnie wyskoczyłem rano, żeby popełnić mycie i zobaczyć, czy będzie potrzebował gruntownego do mycia, ale już widzę, że jest zajebiście. No dobrze, słuchaj, zostało mi tylko jeszcze, żeby wskoczył Dejronik, sprężone powietrze. Jest, mamy. Teraz tak. O czymś zapomnę na pewno, jak widziałeś, na dachu były ręczniki. Dlaczego? Dlatego, bo wiedziałem, że nie zdążę przed słońcem, bo za późno się troszeczkę wziąłem, ale to nie o to chodzi. O, jeszcze kapię. Nie, o to chodzi, przykryłem, dlatego, że działałem sobie już później tutaj. Na dole. Góra ogarnięta, czyli usunięte wszystkie soki z drzew, plamki. Oczywiście wskoczył chorobior, wskoczył też produkt zasadowy. Najpierw spróbowałem produktem zasadowym, czy to schodziło. Chorobior jest niezastąpiony, więc wskoczył chorobior, wskoczył kwasik od Aqua. No wymagało to już tego i słuchaj, jest idealnie. Nie będę oczywiście wjeżdżał z kroplingiem, bo nie ma sensu. Zobacz, dach jest perfekcyjny. FX siedzi tak, jakbym go przed chwilą położył. A dach, uwierz mi, jest niewdzięczny. Ja nienawidzę czyścić dachu, nienawidzę o niego dbać, dlatego na każdym aucie, jak mam tylko opcję, kładę folię.
U siebie oczywiście, bo żona na przykład nie chce, syn też nie. Bo no, tam na tym karbonie, tak jak zawsze mówię, to w ogóle. Teraz tak, jeżeli chodzi o mycie, na 100 ml na 10 litrów wody wskoczył Cure Lab. Idealne do mywania, perfekcyjnie. Tu, gdzie były zacieki, oczywiście Aqua 1 do 20, wszystko jadę. Całość przejechana chorobiolikiem. Później Aqua 1 do 20. Tutaj, jeżeli chodzi o... A, i inaczej jeszcze, bo w trakcie tego prołoszu, tego wszystkiego, najpierw, a to chyba mówiłem, że piana zasadowa, później zdjąłem, później dopiero zakamarki z pianą neutralną, tak, szamponik i później zabawa po kolei. Tu, gdzie jest piano, pędzel chińczyk, ten mięciutki do felk i mycie Aqua 1 do 20. Wszystko odżyło. Jeżeli chodzi o Waxoila, poezja. Co mnie bardzo cieszy, właściciele dbali, tak jak prosiłem, żeby nie zostawiali owadów pod żadnym względem na aucie. Mają produkt od Autolanda, ok, niech będzie najgorszy, najlepszy, ważne, żeby on czyścił, rozmiękczał te owady i ten Autoland działa. Zawsze dbają o to, żeby było jak najmniej robali, żeby nie były przyschnięte i są tego wymierne efekty. Nie ma plam. Oczywiście z tyłu na tym daszku są dwie kupy, które są mocno wżarte. Teraz właśnie dlatego odsłoniłem, bo będzie pełne słoneczko i będzie wygrzewać. Wszystko jest tak zaplanowane, żeby było zajebiście. Na dachu, tutaj gdzie na lakierze też były kupy, ale tu na szczęście nic się nie wgryzło. Dach jest idealny. Jedyne co, to tu właśnie na tym piano w jednym miejscu, czy w dwóch, a może już znikło? Poczekaj, jak się już wygrzewa, już stoi jakieś 15 minut. No kurde, przepraszam, kurczę. Tu jeszcze kawałeczek, ale już znika. No proszę, FX, wygrzewanie, dlatego widzisz, taki właśnie był plan. Przykrywanie, później jak będzie słoneczko, mamy godzinę, zaraz zobaczę, która, 11? 11 czy 11, 11, o nie, za 10, 12, no, perfekcyjnie, teraz go wygrzeję. Teraz wskoczę z Dejronikiem, co do Cure Laba i szamponu, na 100 ml rewelacyjnie, słuchaj, na powłoki, poezja, domywanie, miodzio. Czy lakier był już dobity? Tak, to też był już o jego ostatni gwizdek, już zaczynał łapać ten syfek tak już poważniej, już zaczynał się trzymać, zresztą było to widać tutaj po zaciekach na progach, że już jest, no konkretnie, już wymagał dopieszczenia. Te 5 miesięcy to jest tak idealnie właśnie. No dobra, słuchaj, ja idę po Dejronik. Tutaj wszystko. A i jeżeli chodzi o Waxoila, jedyne co, to na lampach tak. No średnio siedzi. Na lampach. Raczej siedzi jeszcze, ale to nie jest to, co bym chciał. Zdecydowanie lepiej siedzi na lakierze. Coś jeszcze o czymś zapomniałem? Pewnie na pewno. Pewnie o czymś zapomniałem. A mycie. Użyłem też tutaj w trakcie, jak widziałem, że były takie powiedzmy dziwne biologiczne zabrudzenia, zanim wskoczył chorobior już na takie totalne gruzy, wskoczył produkt właśnie zasadowy, który jest bezpieczny, który nie zamula, a wręcz odtyka powłokę i można powiedzieć, że zabrudzenia biologiczne zawsze moim zdaniem, znaczy minerały też jest ciężko usunąć, jak leżą długo, ale po takim czasie zdecydowanie gorzej usunąć jest te biologiczne, więc tutaj dwa podejścia, najpierw tym produktem właśnie alkalicznym 1 do 20, później chorobiol na mokro oczywiście, to za to go kocham, że niewielka ilość wody wrzucasz, rozprowadzasz, odczekujesz, wypłukujesz i to jest cała filozofia z nim. No dobrze, słuchaj, ja idę po Dejronik, sprawdzimy, czy cokolwiek w ogóle będzie brało, a prawdopodobnie będzie tego niewiele albo wcale.
No dobrze, wyczochrane. Tak jak widziałeś, jeżeli chodzi o lustereczka, warto je złożyć po myciu, jak już osuszysz, złożyć, zamknąć auto. Jeżeli się lusterka składają, wtedy na pewno coś jeszcze dodatkowo wypłynie. Jeżeli chodzi o Dejronika, najgorzej oczywiście tył. Tył tutaj, no kombiaki mają przez ranę, tutaj tył był dojechany. Produkt, który testuję, który jest drogi, który jest fajny. Sprawdzony oczywiście czym? Ironixem, kurczę, od CarPro. Szybki, płynny, to jest zawodnik, który szybko wybiera i szybko się kończy, ale on pokazuje, czy produkt, którego użyłeś wcześniej, właśnie zrobił to prawidłowo. Na końcu, słuchaj, mycie. A, jeszcze tutaj widzę kilka kropelek. Na końcu mycie, słuchaj, ponownie, już nie na dwa wiadra, szampon. Szampon Cure Laba i też 100 ml na 10 litrów wody. Tu jeszcze ze dwa razy podejdę, bo tam z tych kratek, z tego wszystkiego będzie powoli spływać. No lakier odzyskał swój blask, swój połysk. Waksoj siedzi jak wściekły. Auto wygląda tak, jak go zrobiłem właśnie tuż po korekcie i aplikacji powłoki. Kurczę, widzisz, no niestety nie zobaczymy w słoneczku. Bez rys, żeby nie było. Chodzę teraz właśnie, patrzę pod słoneczko, jest idealnie. I zaraz tutaj jakiś pan sprytny, lubię takie komentarze, już mi wystarczy, mycie w słońcu. Kurwa, jak nie umie, jak nie potrafisz umyć w słońcu, daj sobie detailing albo kosmetykę samochodową. Tym bardziej, że mamy końcówkę września i to słońce już tak nie wali. Tak jak widziałeś, nie na darmo leżały ręczniki na dachu, nie na darmo leżały ręczniki na masce. Jeżeli jest taka pogoda, uzupełniamy, tak jak widziałeś, do mycia szampon w PA. Podobnie jest z Dejronem, zarzucasz, jak widzisz, że delikatnie przyscha, bo to słońce już nie praży tak jak w wakacje, dorzucam pianę, zarzuciłem na całe auto. Nie pozwalam mu w ogóle wysychać. Co bym nie położył, mogę przemyć, zarzucić i piana. Grubo, tłusto, także jak ktoś mi mówi, że nie da się umyć w słońcu, okej. Oczywiście, jakby było 35 w cieniu, to nawet w cieniu nie myję, bo to jest masakra, to wszystko schnie w oczach. Wtedy rzeczywiście, mając pomieszczenie klimatyzowane, to jest coś pięknego. Patrzę teraz tył. Rysy pod słoneczko idealnie. Nigdzie. Nic kompletnie. Tu się zniżę. O, elegancko. Dach. Dach, teraz tak. Dwa kubska. Dach perfekcyjnie. Zero rys. Piano. Kubska były dwa. Znikły. Wygrzało je pięknie. Cudownie. Także FX rzeczywiście po tym okresie tak jakby się zregenerował. Tu były naprawdę dwa takie bociany. Zresztą właściciel sam mówił, że sraki naptały i auto w ogóle, słuchaj, nie stoi, nie jest garażowane, gdyż ponieważ tam jakaś sytuacja wyszła, że musi stać na zewnątrz i przez ten cały czas właśnie zbierał wszystko. Teraz tak, jeżeli chodzi o powłokę Waxoila Mistrz, zobacz jak to siedzi. Jakbym ją przed chwilą położył. Wjeżdżam teraz do garażu. Będzie tak, czyszczenie szybek na zewnątrz, wewnątrz i ostateczne umycie już kierownicy. Później zakładam, jak już to zrobię, koła do mycia. Zostało mi jeszcze 3 sztuki, z czego raz Dejronek będzie użyty, zobaczymy. Na pewno coś tam złapie, niewiele, ale złapie. Jeżeli chodzi o Dejron właśnie, to tak, ta wysokość najczęściej i tutaj też tak było, kilkanaście takich konkretniejszych dziobów z tyłu, troszeczkę maska. No na masce to można powiedzieć, że tak się rozłożyło równo. Tutaj już nawet nie próbowałem, bo wiedziałem, że będzie drobnica, więc od razu skoczył Ironix. Szybko, sprawnie, chodzi o to, żeby za długo chemia nie leżała na słońcu. On szybko atakuje, przykryte szybko pianą, piana na to i to zrobiło swoje. Zresztą lakieru nie będę dotykał. I teraz tak, kolejna rzecz, osuszanie, widziałeś. W żadnym wypadku nie przeciągamy. Wszystko jest dotykanie. Jak jest dobra powłoka, dobre zabezpieczenie, wystarczy tylko i wyłącznie przyłożenie mikrofibry do osuszania i to jest wystarczające. Nie mścimy się na lakierze, nie przesuwamy jej, jak nie musisz. Oczywiście możesz, to już twój wybór. Ja osobiście przykładam, bo chcę, żeby to auto traktuje, zresztą jak każde auto traktuje jak swoje, ale to autko jest od nowości u mnie. Mam jeszcze takie dwa.
podobny. Jeden Japończyk, masakra. To jest po prostu Mazda. Trójeczka, no masakra, to jest w ogóle ogień i dym. No, tam lakier to wiadomo, tam to jest jak z jajeczkiem. I też przed zimą przyjedzie na takie zabawy. Właściciel nie chce, żeby w ogóle było na kanale, więc nie będzie. I kolejne auto to jest starszy Schmelzwagen, o którego co jakiś czas właściciel, ale woskowanko. Ale jest na bieżąco u mnie i też wygląda zajebiście. Golfik czwóreczka, który naprawdę też taka, widać, że takie oczko w głowie. Pan nie ma możliwości umycia auta, a lubi jak autko i wnętrze widzę i on tak troszeczkę sobie tam i mocą szaleje. No, chcę, żeby to auto wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Zresztą zdecydował się na mnie po obejrzeniu kilku filmów u mnie na kanale i stwierdził, że mieszka niedaleko, w sumie to bardzo bliziutko i będzie sobie go u mnie. Dwa razy do roku właśnie robił takie akcje pod tytułem dogłębne czyszczenie, dogłębne czyszczenie, pełna dekontaminacja i woskowanko. No dobra, słuchaj, ja wjeżdżam do garażu. Zajmuję się tym, co zajmuję. Myślę, że dalej nie ma sensu, żeby Ci pokazywać, co jest grane. Ewentualnie jeszcze pokażę Ci, jak wygląda sprawa olotnej rdzy na felgach. Tak jak mówiłem, wnętrze felgi pojadę jakimś boosterem, bo tam zaczyna umierać neoksal, chyba z tego, co pamiętam. Zaciski nie ma sensu, bo tak jak widziałeś, brzytwa. Lakier, brzytwa. Ogólnie wygląda tak, jakbym go przed chwilą aplikował. Pięknie, po prostu cudownie. Czym ogarniać? O, nie wziąłem kluczyka. O, zaświeciło się fajnie. Takie wyświetlacze. Słuchaj. Pianka. Najzwyklejsza pianka właśnie do ekranów LCD. I to jest wszystko. Już. Tu mamy wypalcowane. Tu możesz płynem do naczyń. Tfu! Płynem do szyb. Delikatnie. Mikrofibra. Bez szwowa i gładziuteńka. Kawalier tutaj akurat. I to jest cała filozofia tego ekranu. O, odwracam. Ta pianka, nawet widzisz, zobacz, i na kokpit ona wpadnie. Nie masz się co o nią martwić. Zobacz, idealnie. I delikatnie to wszystko robimy. Nie mścimy się nad tym. Możemy również tutaj dookoła. Produkt mega bezpieczny. Ok. I to jest cała filozofia. Tu ten ekran możemy położyć cyk. Patrz, jak się rozprysnęło, nie? Paskudnie. I jedziemy. Też możemy tu
Wszędzie pianka jest naprawdę mega bezpieczna i tego się nie bój. Okej. Zobacz jak zbiera. Widzisz to? Odwracasz. Ważne, żeby mikrofibra była bez pyłków, kurcze, i żeby była właśnie taka typowa do powłok. I słuchaj, po to macie. Ogarnięte. Cztery sztuki. Testy Dejronów. Tutaj jest szwagra się pojawi. Pojawi się też żelowy od Deturnera. No, zresztą stoi. Oczywiście wszystko sprawdzane starym i moim ulubionym, kurcze, RRC plusem. A i jeszcze Pure Hemi Pro. Też gęściachny, sprawdzony. Wiadomo, że dwie przednie bardziej krwawiły felgi od tylnych. Teraz tak, wszystko wymyte, teraz czekają, kurczę, na zabezpieczenie oponki. Jeżeli chodzi o tykanie, tutaj za wiele roboty nie było. Tak jak mówiłem, od czoła wiele nie było lotnej rdzy, tak jak myślałem. We wnętrzu, na przednich felgach oczywiście było tego w miarę sporo. A tak poza tym, no, wygląda to zajebiście, tak jak na lakierze, jakbym przed chwilą powłokę położył. Całe zabiegi, to wszystko trwało u mnie, słuchaj, kierownicę pokazywałem, nie wiem, chyba pokazywałem. Mamy godzinę 17.30, a zostało mi jeszcze montaż kół, na 19.10 jest to umówiony w Łodzi, więc akurat się wyrobię. Można powiedzieć, że na styk,
Dwa dni robocze, takie można powiedzieć, luźne, od godziny 9 do godziny, powiedzmy, 18-19. Fączne wnętrze, biegną. Co tam, moje kluseczki? Co tam, co wy mi tutaj tak hałasujecie? Ujujujujuj, no co, no mordeczko moja, no piękna jesteś, piękna. No już. Także dwa dni robocze. Dotknięty w środku, można powiedzieć, prawie że, raczej wszystko. Wszystko to, co wymagało odświeżenia, zabezpieczenia. Także autko teraz wraca tak, jak można powiedzieć 5 miesięcy temu. Czyli w stanie idealnym. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!